Witam z tej strony Pomysłowy Max. Dzisiaj będę wymieniał washer Xenonów. Niestety na ostatnio na mocie przyczepili się, że jest niesprawny. No fakt faktem, jest niesprawny, ponieważ urwała mi się końcówka, a dokładnie o to, i cała woda wywala się na zewnątrz. Washer mieści się tutaj w środku. Zaraz wam pokażę, jak to wygląda. Trzeba będzie podwandzić to, żeby mi poszło. Tak to wygląda w środku. Nie ma faktycznie tej końcówki, która tam powinna być, więc no, będę to dzisiaj wymieniał, czyli całość muszę wykręcić. Żeby to zrobić, muszę odkręcić koło, zdjąć nadkole, odkręcić zderzak i chcę tam dostać. No zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Już jest zachód słońca, więc mogę cośkolwiek zrobić. Się było tak mega gorąco, ponad 32 stopnie, więc nie zebrałem się na to, bo bym się tutaj po prostu zagotował. No dobra, zabieramy się do roboty. Strasznie dowalone. Nie ma 850 newtonometrów. W ogóle klucz fabryczny, a totalna masakra, bo zdarłem sobie tylko we wlocie, zaraz pokażę, felgę. Zobaczcie, widzicie? Do dupy. Poluzowane, podnieś koło. Amen. Muszę sobie kupić jakiś lepszy podnośnik. Bo ten to jest badziew. Nadaje się tylko i wyłącznie na jakieś wymianę koła na przykład. Żeby to podeprzeć, kurde, żeby podeszło tutaj gdzieś. Chyba jest prosto. Także tak. Myślałem, że robota w ogóle będzie dużo mi szybciej i sprawniej, tylko wymienię sobie tą końcówkę i cześć. Ale okazuje się, że ta końcówka w ogóle nie chce zejść.
także muszę się tak pobawić. Widzicie. Jeżeli nie zrobi się szybko ciemno, to, to ogarnę 30 minut. Dobra. Teraz co? Muszę sam się dostać do środka. Ja wam pokażę, jak to wygląda. Tak. Dobra, trzeba gdzieś tu oka. Ja muszę to zdjąć wszystko, żeby tam się dostać. Mam kilka śrub. Użyję sobie mojego zestawu makity do tego. Gwiazdka jakaś. To jest. Pięknie. Raz. Żeby nie pogubić. Do całego. Nad kolan ściągnął. Złapę w kilku miejscach. Ja to się kurwa jeszcze trzyma. Tu są jeszcze dwie zapinki. Nie będzie to proste z tej strony. Schodzić. Ale to coś kurde, no to teraz się wścieknie.
wchodzi, tam powinno zejść. Ale zawsze muszę coś w niedzielę porobić, zawsze. Nie mogę mieć normalnej niedzieli jak wszyscy. Muszę kurde coś podłubać w aucie. Co za wredne. Nie chcę zejść ich chuj. Kurwa podwodziło. Musisz wyjść. Kurwa, taka prosta zaślepka, tyle problemów. Dobra, schowam, zbieram mi to. No i? Co tu jeszcze kurwa trzyma? Kurwa, macie. Co tu jeszcze kurwa pręży? To odkręcone. Ona się kurwa sypie. To właśnie kurwa. Dobra, dostałem się. Okej, okay, widzę go. O, on jest tu. Teraz was obniżę. Czy to będzie widać? No. On jest dokładnie tu. O, tu gdzie mam palec, widzicie? W tym miejscu. Teraz tak. Żebyście mogli mieć lepszy dołogląd, tworzymy sobie tu. O, tak. Tworzymy kartę. Dobra. Dobra, teraz muszę go sobie wyciągnąć. O. Dokładnie, o tam jest. Gdzie jest to żółte. No to jest tam. Ta końcówka w górę to jest do podpięcia wężyka. Ja generalnie powiem łatwo wyjść. To się na niczym innym nie trzyma, tylko takie zasuwki. Mimo to kurwa nie chcę odejść. Nie wiem, może jest z drugiej strony jakaś zapadka, muszę zobaczyć. Jest niby coś, ale jakaś taka zasuwka, ale to kurwa nie powinno w niczym przeszkadzać, powinno to odejść. Może się jakoś dostać, żeby to wyjąć. W końcu udało mi się. Wyciągnąłem badziewie.
Muszę teraz włożyć nowe. A jeszcze musiałem zdjąć tą główkę, bo inaczej by mi nie przeszło. I wyregulowałem sobie wtryski, żeby leciały bezpośrednio na lampę. Jeszcze później sobie wyreguluję, żeby było ok. Także tylko jeszcze to muszę założyć i będzie gitara. No widzicie? To tak powinno wyglądać po założeniu. Masakra. Kurwa, się trochę namęczyłem. Jeszcze muszę założyć tam wężyk od środka. Muszę nadziać tam na ten bolec. Klikło. Dobra, jest założony. No dobra, kurwa, zrobione. Pozostaje mi tylko pozapinać to wszystko i pochować. Na całe to tylko raz schować tutaj w błotnik. Kurwa, sypie. Ja pierdolę. Łazić tam. Nie, ale... kurwa zachodu. O, gitara. Teraz muszę to wszystko poprzekręcać. Nie, te kurwa klocki. Ledwo widać. Oprzeć tego telefonu. O, tak może będzie dobrze. Mam nadzieję, że widzicie wszystko. Jeszcze tylko zapinki muszę założyć. O, takie. Śmieszne. Po robocie. Poskręcać. I cześć. Kurwa, co jest? Tak, normalnie kurwa palcami się zapina. Zajebiście. Klimat zrobiony. Jeszcze tylko śruby. Jeszcze tylko śruby. Zabawię. Raz. I cztery śruby po sprawie. Telefon.
No i teraz zakładamy koło. I wsio. Teraz wam pokażę. Generalnie sprawa jest taka, że ktoś nie będzie mógł nie poradzić sobie z wyjęciem tego, tej pompki z washerem, to zawsze może próbować tylko założyć samą końcówkę. No ale trzeba uważać, żeby jej po prostu nie uszkodzić przy zdejmowaniu. Nie jest to jednak łatwa sprawa, bo to jest jednak plastik. No i nie jest on taki prosty, bo jest bardzo kruchy i może się wyłamać i trzeba bardzo uważać, żeby tego po prostu nie zniszczyć, nie? Bo jeśli już raz uszkodzicie coś takiego, to już to może wypadać, bo to jest jednak jest duże ciśnienie. Zresztą zaraz sprawdzimy, czy działa. Jak będę miał mokre lampy, to znaczy, że jest wszystko ok. A jak nie będę miał mokre lampy, to znaczy, że jest coś spierdolone. Dobra, opuszczamy koło. Godziny, tak, kurwa. Prawie ciemno. Godziny, kurwa, to jest jakaś podaka taka. Jeszcze cały pokancerowałem. Było zacinany, ujebałem się cały. Myślałem, że to będzie taka szybka, łatwa robota, a tu zobaczcie, kurwa, łapy normalnie całe ujebane po obydwu stronach, łącznie z kolanami, kurwa, to wygląda jak murzyn. Tak to jest, zrób sobie, kurwa, odcinek, mówią koledzy. Mince sam łoszę, zrób sobie odcinek. Normalnie newtonometry w bucie. Dobra. I 50 newtonometrów. Dobra. Gdzie ta końcówka? No i z taką końcówką, jeśli macie zabezpieczającą, to nie szaleć. Bo jak to wam się ujebie, to już, kurwa, koniec.
Dobra, styka. Dokręcone. Już na 100% zajebane. No, zajebane. Dobra. I po sprawie. Siemandero, wczoraj wieczorem naprawiałem washer do spryskiwaczy lamp, który mieści się, teraz wam pokażę. A tutaj. Tam się do niego dostać. Dobrze, jakaś łopatka, nie mam. Przed chwilą może będzie tym. O, widzicie? To jest właśnie ten washer. Zaraz zademonstruję wam, jak on działa. Mam nadzieję, że uda się to pokazać. Także obserwujcie, czy washer wysunie się i spryska mi lampę. Także washer działa, wszystko gra i buczy, więc pod tym względem jestem zadowolony, że udało mi się to zrobić. Nie musiałem jechać do mechanika, sam się z tym pomęczyłem troszkę. No to co, łapka w górę, jeśli materiał się przydał. No i liczę, że może uda mi się złapać kilka lajków. Jeżeli ktoś nie subskrybuje, zapraszam do subskrybowania. Jeżeli ktoś nie polajkował, to niech zalajkuje. A jak wciśniecie dzwoneczek, to będziecie na bieżąco. Także ja się z wami żegnam. Strzałka i do następnej naprawy, jeżeli jakaś mi wyjdzie w aucie. Na razie, cześć. Witam wszystkich, z tej strony Pomysłowy Max. Dzisiaj wymieniamy washer, który mieści się tutaj. Mam już cały kompletny. Jak on wygląda. O. Miałem kiedyś małą kolizję z jeleniem, którego potrąciłem zderzakiem.